Odgrywając swoją rolę w tej alegorii, nie popełnię takiego błędu jak mój ojciec. Howard zniknął z życia mojej mamy, zanim pojawiłem się na świecie, więc gdy parę dni po jej pogrzebie odebrałem jego list, były to pierwsze wieści, jakie od niego otrzymałem. Szkoda, że ojciec nie żył. Pisaniec z zagrobu widocznie weszło w krew członkom mojej rodziny. W liście znalazłem klucz, wskazówki i prośbę o wybaczenie. Martwi nie mają pożytku z rozgrzeszenia, więc zająłem się jego przewidywanym odejściem, którego z nieznanych przyczyn oczekiwał. Mój ojciec żywił wyraźną niechęć do udzielania wyjaśnień i wolał zostawić wskazówki w banku w Mayfair, o którym nigdy nie słyszałem. W banku tym znajdowała się skrytka depozytowana jego nazwisko, którą miałem otworzyć. Oczywiście udałem się tam, tak jak się po mnie spodziewał. Odkryłem, że ojciec został prawnie uznany za zmarłego ponad 30 lat temu, pomimo przeciwnych dowodów. Tak więc stara księga i zbiór notatek, które znalazłem, w świetle prawa przez cały czas należały do mnie. Mój ojciec nakazał bez dalszych pytań spalić dokumenty. Lecz był to błąd. Niełatwo jest poskromić ciekawość, która wzięła górę nad moim rozsądkiem. Uniwersytet, na którym pracowałem, znany był dzięki wydziałom fizyki i lingwistyki. Wykładałem na fizyce. Osoba z lingwistyki nie była w stanie pomóc mi z moim ostatnim znaleziskiem. Książka była nie do odcyfrowania. Jednakże notatki wskazywały miejsce gdzieś na niezamieszkałych terenach Grenlandii Północnej. Prawie rok zajęła mi rezerwacja ostatniego lotu w moim życiu. Gdy po starcie z Heathrow obserwowałem, jak niknie cywilizacja, zdałem sobie sprawę, że mój ojciec zaginął prawie 3 dekady temu. Zastanawiałem się nad tym, co ja zostawiam za sobą. Wylądowaliśmy na szerokim na parę metrów pasie lodu. W ciągu paru minut wyruszyłem wyczarterowaną łodzią w 12-godzinną podróż, która miała zaprowadzić mnie w moją przeszłość.